Najnowszy numer tygodnika Piłka Nożna to numer szczególny, powiększony o skarb piłkarski polskiej ekstraklasy, a to oczywiście nie tylko w moim mniemaniu jest to, co Tygrysy lubią najbardziej. Pełne kadry, zmiany transferowe, wizytówki wszystkich trenerów, biogramy piłkarzy, nasze typy, budżety, czyli to wszystko, czego dusza kibica polskiej ekstraklasy zapragnie. Krajowa część 28 numeru tygodnika Piłka Nożna to oczywiście po pierwsze relacja z meczu o Super Puchar, a dodatkowo osobiście wraz z Przemkiem Pawlakiem odwiedziliśmy na zgrupowaniu Śląsk-Wrocław, a zatem klub, w którym zmieniło się w letnim okienku najwięcej. Dwie niezmienne to sztab szkoleniowy i dyrektor sportowy. Cała reszta, począwszy od władz klubu, właściciela, poprzez kadrę jest zupełnie inna. Przemek to oddał w reportażu, ja dodatkowo porozmawiałem z trenerem Janem Urbanem, więc jest sporo do poczytania i to wcale nie tylko można dedykować kibicom Śląska-Wrocław. Jeśli chodzi o część zagraniczną, to oczywiście tradycyjnie nasza mocna oferta. Michał Czechowicz rozpoczął notowania europejskiej giełdy transferowej, tym razem w roli głównej oczywiście Lacazette, oczywiście Arsenal. Jako gwiazda na życzenie występuje Lukaku. Byszek Mucha pochylił się nad sytuacją Chelsea, gdzie na pierwszy plan wybija się szorstka przyjaźń Romana Abramowicza z Antonio Conte. Leszek Orłowski podsumowuje czerwiec. Zupełnie nieprzypadkowo w roli głównej występują tam Niemcy, aczkolwiek na szkoleniowca miesiąca nie wybrał tym razem Joachima Lewa, tylko Stefana Kuntza, który naprawdę pokazał wielką dojrzałość prowadząc reprezentację młodzieżową. Polecam też dwie rozmowy. Jarek Kruk pogadał z Maxem Meyerem, jednym z bohaterów niemieckiej młodzieżówki. Mamy też ekskluzywnego Fernando Santosa, selekcjonera reprezentacji Portugalii, który opowiada o swoich relacjach z Cristiano Ronaldo. Tomek Lipiński analizuje, jak wyglądała ewolucja zawodników z numerem 10 w Serie A. W naszej rubryce historycznej wywiad Zbyszka Mrozińskiego z Januszem Kupcewiczem. Właśnie minęło 35 lat od ostatniego, a tak naprawdę drugiego medalu reprezentacji Polski w Mundialu. Zapraszam do lektury. Akurat to jest ten numer tygodnika Piłka Nożna, który absolutnie powinien znaleźć się na Waszych półkach.